wszystkim. W dzisiejszym odcinku wybrany przez Was temat, a mianowicie psie życie w schronisku. Porozmawiamy o tym, co po kolei czeka pieska po przybyciu do schroniska, jakie procedury musi przejść, żeby mógł być przygotowany do adopcji oraz o tym, jak psie życie wygląda właśnie w schronisku. Zapraszam do oglądania. Natalia, a na tym kanale zajmujemy się naturalną i bezpieczną pielęgnacją z kosmetykami Nuka oraz wszystkim, co związane z czworonogami, głównie z psami. Zaczynamy! Jak większość z Was pewnie wie, jestem wolontariuszką w schronisku w Jamrozowiźnie, gdzie staram się spędzać jak najwięcej wolnego czasu i stąd właśnie wiem, jak to wygląda od wewnątrz i chciałabym Wam mniej więcej wyjaśnić, dlaczego warto adoptować właśnie pieska ze schroniska, jakie życie mają psy w schroniskach, bo no, nie wiem, czy też macie świadomość, ale nie każde schronisko posiada wolontariat, czyli osoby, które z własnej nieprzymuszonej woli, bez żadnych korzyści materialnych, zajmują się psami, no a niestety tylko wtedy mamy 100% pewności, że ktoś robi dla zwierzaków wszystko jak najlepiej i jak najbardziej dla ich dobra, a nie dlatego, że no, jest to jego pracą i po prostu musi. Druga sprawa też jest taka, że pracownicy schroniska mają różne obowiązki związane na przykład z utrzymaniem czystości na terenie schroniska, czy też zapewnieniem stałych posiłków o stałych porach i innych tego typu rzeczy, więc no nie zawsze, nawet choćby chcieli, starcza czasu na to, co robimy my wolontariusze. Dlatego ja opowiem, jak wygląda to w schronisku u nas, w schronisku, w którym ja jestem wolontariuszem. Ale no, od razu mówię, że nie każde schronisko w ogóle ma możliwość wolontariatu i socjalizowania zwierząt, co jest bardzo ważne. I czasami wygląda to tak, że pieski mieszkają przez całe życie ściśnięte w jednych boksach, nie mając możliwości na spacery, na kontakt z człowiekiem, na regularne socjalizowanie, na wyłapywanie ich lęków, na pracę z człowiekiem, no po prostu nie mają szansy na nic. Dlatego bardzo, bardzo Was proszę od razu, żebyście za każdym razem, kiedy pomyślicie o nowym zwierzęciu, przemyśleli temat adopcji, bo naprawdę jest mnóstwo, po prostu mnóstwo psów, które życie doświadczyło bardzo nieprzyjemnie i które nie marzą o niczym innym niż o własnym domu i człowieku, a czasami nawet nie mają możliwości wyjścia z boksu i całe życie spędzają za kratami, załatwiając się i jedząc w jednym miejscu, więc no to jest naprawdę dużo i czasami poprzez taki gest, który i tak chcecie zrobić, bo chcecie posiadać psiaka, możecie uratować jakiemuś z nich życie. Zacznijmy od tego, jak to się odbywa właśnie w schronisku, w którym ja jestem wolontariuszką. Pieski trafiają tam zazwyczaj odławiane po prostu, może to źle ująłam, odłapywane przez pracowników schroniska na terenie, na obszarze gminy bądź obszarze, który podlega pod gminę i po prostu pies jest tam błąkający, wolno żyjący i ktoś to zgłosi, wtedy właśnie takie pieski pracownicy łapią, jakkolwiek to brzmi, odwożą do schroniska. Wiadomo, że te psy, które wolno biegają po ulicy, nie wzięły się tam znikąd. Najczęściej są to psy, które właściciele wywożą. Sama mam takiego jednego psa, którego właśnie został wywieziony. Jest to karmelek. Karmelek jest po totalnych przejściach, był bity, ma ślady na ciele, na przykład nierówno zrośnięte kostki, które o tym świadczą. Praca nad nim była strasznie ciężka, ale o tym nagram kolejny odcinek, ponieważ no,
dużo czasu spędziłam pracując z nim, dużo rzeczy przepracowaliśmy, pewne zostały. Chciałabym o tym dokładnie opowiedzieć, ale to już w innym odcinku. Oczywiście z czystym sercem mogę powiedzieć, że było warto. Karmelek jest obecnie moim ukochanym dzieciakiem i nie zamieniłabym na nic tego czasu spędzonego z nim, nawet wtedy, kiedy nie było nam łatwo. Poza taką opcją, gdzie pieski wolno biegają po prostu na terenie gminy i wtedy schronisko ma obowiązek zabrać je do siebie, są też takie opcje, kiedy właściciele sami z siebie oddają psa do schroniska i niestety każdy ma taką możliwość, niestety, no bo już lepsze to niż wyrzucić go na ulicę. Oczywiście jest to związane z opłatą. Jeżeli swojego własnego psa chcemy umieścić w schronisku, co mi w ogóle ciężko przechodzi przez gardło i przez głowę, ale tak się zdarza niestety. Nieodpowiedzialni właściciele, którzy przyjęli psa pod wpływem impulsu, pod wpływem tekstu, który słyszę najczęściej, chcę psa dla dziecka, co w ogóle jest dla mnie absurdem, bo dla dziecka możemy kupić zabawkę, pies to nie zabawka. I wiadomą rzeczą jest, że 5, 6 czy nawet 10 czy 12, 15-letnie dziecko nie ma w sobie na tyle odpowiedzialności i nie ma w sobie na tyle, oczywiście nie wszystkie dzieci, bo są też takie, które od małego są wychowywane z psami i od małego są jakby przez rodziców uczone prawidłowego zachowania i odpowiedzialności, więc jak najbardziej to się zdarza, ale musimy zdawać sobie sprawę, że biorąc psa, to my podpisujemy umowę ze schroniskiem, czy też po prostu bierzemy go od kogoś i to my, dorośli ludzie, bierzemy na siebie odpowiedzialność za życie i losy tego zwierzęcia, a nie dziecko, któremu chcemy sprawić chwilową przyjemność. Więc to się często zdarza. Są jeszcze takie sytuacje, kiedy właściciel psa trafia na przykład do domu opieki, bądź choroba nie pozwala mu się nim zajmować, bądź niestety umiera, a rodzina nie chce, bądź z jakichś przyczyn nie może zająć się zwierzęciem, wtedy też właśnie trafia ono do schroniska. Co dalej dzieje się z psiakami w schronisku? Przechodzą na okres dwutygodniowej kwarantanny, gdzie są obserwowane i sprawdzane, czy nie mają objawów jakiejś choroby. No i dlatego też są izolowane od innych psiaków, żeby po prostu uniknąć roznoszenia się wszelkich ewentualnych chorób. Po tym dwutygodniowym okresie kwarantanny psiaki są szczepione, odrobaczane i zostają aplikowane preparaty na pchły. Następnie przychodzi okres, w którym zostają wykastrowane bądź wysterylizowane. No i to jest bardzo ważny element, ponieważ bez tego piesek nie może iść do adopcji i to jest w 100% rzecz niezbędna i rzecz po prostu, bez której ja osobiście nie wyobrażam sobie, żeby pies mógł iść do adopcji, ponieważ nie wszyscy są świadomi, nie wszyscy w ogóle wiedzą, po co tak naprawdę się to robi i dlaczego jest to tak strasznie ważne i nie każdy nigdy nie ma pewności, że ktoś adoptując psa po prostu wykona ten zabieg, a potem znów będą te niechciane kundelki, znów pieski będą się rozmnażać, znów trafiać w byle jakie niewłaściwe ręce, a potem kółko się zamyka i znowu zostają wyrzucone na ulicę i w najlepszym wypadku trafiają do schroniska, w tym gorszym po prostu umierają. Więc bez tego się nie obędzie totalnie. W ogóle też psy, szczególnie pieski, samce, są po prostu znacznie łatwiej je socjalizować, jeżeli pies jest wykastrowany. Nie ma tych potrzeb takiego uciekania, przede wszystkim uciekania z podwórka i nie jest w tym okresie rozmnażania się taki nadpobudliwy, czasami nawet agresywny. Wiem dlatego, że ja Karmela wzięłam z ulicy, nie był on właśnie wykastrowany i to, jak zmieniło się jego zachowanie i mój spokój psychiczny,
estetycznej po tym zabiegu po prostu no jest bardzo, bardzo zauważalne i dla mnie bardzo ważne, dlatego że pies w momencie, kiedy był zainteresowany jakąś sunią, uciekał mi ciągle z podwórka, wracał brudny, często pogryziony, nawet czasami skopany przez właściciela prawdopodobnie, myślę, Słuczki, któremu nie odpowiadało to, że przychodzą do jego na podwórko pieski, a szkoda tylko, że nie przemyślał tego, dlaczego przychodzą i nie wysterylizował, nie zadbał o to, żeby jego pies, jego sunia po prostu miała spokojne życie bez ciągłego rodzenia szczeniaków. O kastracji i sterylizacji mogłabym mówić godzinami, na pewno zrobię o tym osobny odcinek, więc już nie będę się dalej na ten temat po prostu rozwodzić. Jest to po prostu niezbędne i tyle. Czasami sterylizacja i kastracja występują zaraz po tym okresie, 2 tygodni. Czasami piesek musi na nią trochę poczekać, bo na przykład jest akurat wiele psów, które przyszły w tym samym czasie do schroniska. Tak czy siak, po tym 2-tygodniowym okresie my wolontariusze regularnie z tymi pieskami pracujemy, socjalizujemy je, staramy się te ich lęki, które niestety często w sobie mają, nie zawsze, bo czasami pies trafia do schroniska jako szczeniak, bądź trafia do schroniska po prostu właśnie na przykład po śmierci właściciela i on nie jest psem po przejściach, nie jest psem agresywnym, nie jest psem, którego bito, katowano, nad którym się znęcano fizycznie i psychicznie. I wtedy te psy oczywiście traktujemy je tak samo. Również wychodzimy z nimi na spacer, również spędzamy z nimi czas, również socjalizujemy je i zajmujemy się nimi tak samo i tak samo ważne jest dla nas obserwowanie ich zdrowia, ich kondycji. Ale te psy jednak bardziej agresywne, bardziej lękliwe, bo czasami pies na takie przeżycia silne reaguje lękiem, po prostu boi się, ucieka w kąt, nie chce totalnie dotyku, nie chce totalnie człowieka, bo tyle się już nacierpiał, nie spotkało go nic dobrego ze strony człowieka, że po prostu się boi. Są też psy, które reagują agresją, którym kilka razy udało się poprzez pokazanie zębów, ugryzienie czy warknięcie odstraszyć swojego oprawcę, albo mają po prostu taki charakter, że no, starają się jak mogą, żeby jednak nie dać sobie sobą pomiatać, więc takie psy reagują agresją. I takimi psami również trzeba się zająć, takie psy również socjalizujemy. Mamy również wśród wolontariuszy behawiorystę, więc staramy się jak możemy, żeby te psy, żeby wszystko z nimi przepracować, żeby łatwiej było im znaleźć dom i żeby była większa możliwość, że pies z adopcji nie wróci. Po tym okresie socjalizacji, a nawet w trakcie raczej tego okresu, piesek jest wystawiany na różnego typu ogłoszenia w internecie, no i z całego serca staramy się znaleźć mu dom. Bo oczywiście to, że psy w tym schronisku akurat mają wolontariuszy i mają te 2 razy w tygodniu kontakt z człowiekiem na miastkę normalności poprzez ten spacer, przytulanie, głaskanie, to nie znaczy, że to im wystarczy. Wiadomo, że no, najlepszą opcją dla psa jest kochający człowiek i odpowiedzialny dom. Jeden dom i takie poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim. No bo psy, tak samo jak i ludzie, potrzebują do tego, żeby być szczęśliwym, poczucia bezpieczeństwa. Jeśli ten dom uda się znaleźć i jeżeli znajdzie się osoba, która chce zaadoptować danego pieska, to oczywiście może ona, a nawet powinna spotkać się z pieskiem na terenie schroniska bądź po prostu pospacerować z nim wokół schroniska, zapoznać się, sprawdzić czy jego bądź jej charakter na pewno tej osobie odpowiada, czy pies jest wystarczająco spokojny, czy pies jest może za mało energiczny, bo ktoś prowadzi dość energiczny tryb życia, jest sportowcem, lubi dużo biegać, chciałby, żeby ten piesek też również był aktywny, no to wiadomo, tutaj już indywidualnie zawsze staramy się pomagać i dopasować pieski do osoby adoptującej. Zawsze może liczyć na nasze wsparcie, na wsparcie wolontariuszy,
na pracę z wolontariuszami, zarówno przed adopcją, w trakcie adopcji, jak i po adopcji. Dlatego tutaj pełne wsparcie dostają od nas osoby adoptujące psiaki. No i jeżeli ten proces adopcji przebiegnie pozytywnie, czyli zostaną spełnione takie warunki jak wizyta przedadopcyjna u osoby, która jest zainteresowana adopcją, sprawdzenie, czy po prostu warunki są takie, jak deklaruje, czy faktycznie pies będzie miał możliwość swobodnego życia, a nie całego życia spędzonego na łańcuchu lub w kolcu. Tak samo właściwie jak w schronisku, z tym tylko, że w schronisku chociaż pieski mają możliwość wyjścia na wybieg i kontaktu jakiegoś z ludźmi, a już nie mówię o łańcuchu, który jest dla mnie... Nie wiem, jak bardzo trzeba być prymitywnym człowiekiem, żeby coś takiego robić, no ale niestety tak się zdarza, dlatego musimy wszystkie te opcje wykluczyć. No jeżeli ta wizyta przedadopcyjna przebiegnie dobrze, jeżeli ankieta przedadopcyjna również się zgadza ze wszystkim, czego jakby pies potrzebuje, czego my też chcemy, my też jako wolontariusze chcemy zapewnić, żeby po prostu piesek z tej adopcji zaraz nie wrócił i nie mieszać mu w głowie, no to właśnie ta ankieta. Następnie można oczywiście zrobić zapoznanie z własnymi zwierzakami, które już posiadacie, czyli można w dowolnej chwili, znaczy w dowolnej chwili to może nie, ale od godziny 8 do 14 w dni, w które są wolontariusze, czyli sobota, niedziela, zawsze możecie przyjść. W inne dni, czyli w tygodniu, po prostu trzeba wcześniej przedzwonić i wtedy umówić na taki na przykład spacer przedadopcyjny, na takie zapoznanie z zwierzakami, które już posiadacie, żeby sprawdzić, czy się zaakceptują. I tutaj też od razu dodam, że pieski wcale nie muszą nie muszą chcieć, ani nie muszą potrafić od razu się zaakceptować i to jest w 100% normalne. Jeżeli taka osoba nie jest gotowa na pracę samodzielną w domu, może śmiało przychodzić z tymi pieskami nawet 5-10 razy i zapoznawać się i pracować i prosić o pomoc wolontariuszy, żeby te pieski się zaakceptowały. Aczkolwiek ja z doświadczenia wiem, że nie ma czegoś takiego jak brak akceptacji wśród zwierząt. Jeżeli wszystkie traktujemy równo, jeżeli z nimi pracujemy, jeżeli pokazujemy im, że nie ty jesteś ważniejszy, a ty gorszy, tylko jesteście równi i po prostu musicie się akceptować. Można to robić przeróżnymi metodami, ale o tym też myślę, że osobny odcinek się przyda. Natomiast po prostu chcieć to móc i tyle. W każdym aspekcie życia tak naprawdę. No poza wiadomo rzeczami, na które nie mamy wpływu, jak śmierć czy choroba, ale no w innych aspektach życia to chcieć to móc. I naprawdę, jeżeli chcecie tego, jesteście świadomymi osobami, odpowiedzialnymi, to na pewno zwierzaki również wcześniej czy później zaakceptują siebie nawzajem. No i następnie po takiej adopcji jest oczywiście po jakimś czasie wizyta poadopcyjna, jest stały kontakt z wolontariuszami, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakiekolwiek w ogóle potrzeby związane z właśnie z pracą z psem, jeżeli w ogóle jest taka potrzeba, bo tak jak mówię, czasami są psy, które nie wymagają żadnej pracy, od razu odnajdują się świetnie, nie są po przejściach, nikt ich nie bił, albo mają po prostu wspaniały charakter i na wszystko reagują dobrze. Myślę, że o adopcji powiedziałam wszystko, jeżeli jakiekolwiek byłyby pytania, znaczy wszystko, no na pewno nie wszystko, ale te najważniejsze rzeczy, jak wygląda proces adopcyjny właśnie w schronisku, to raczej uwzględniłam. Jakiekolwiek pytania macie, zastanawiacie się nad adopcją pieska, to naprawdę śmiało możecie do mnie pisać, możecie pisać do nas na Instagramie Nuka, czy też do mnie prywatnie, czy też na wszelkich innych mediach społecznościowych. Ja chętnie służę pomocą i każda pomoc dla zwierząt jest dla mnie ważna i na pewno każdą udzielę z czystej, nieprzymuszonej woli i z wielką chęcią. Jeśli macie taką potrzebę, no to tak jak mówię, śmiało piszcie. Teraz co się dzieje z psiakiem w momencie, kiedy no niestety nie uda mu się ta adopcja, nie ma osoby zainteresowaną tym zwierzęciem, ma po prostu mniej szczęścia.
No tutaj niestety pies po prostu zostaje w schronisku tak długo, jak musi. No jego życie jest oparte właśnie na życiu w boksie. My się oczywiście staramy i tutaj no dużych starań dokładamy wszyscy, żeby w tym schronisku były jak najlepsze warunki dla psów. Zabieramy je na diagnostykę, jeżeli coś się dzieje, jeżeli są jakiekolwiek niedopilnowania, to staramy się od razu reagować, działać, jeździć z nimi, zajmować się nimi, pielęgnować. Często wymagają rekonwalescencji po jakichś zabiegach, po nowotworach, po operacjach, po ciężkich chorobach lub po prostu trafiają do schroniska w bardzo złym stanie i wtedy staramy się z całych sił robić co się da, czyli szukać im osoby, która się nimi zajmie na czas choroby, która pomoże im wyjść z tego, bądź jeżeli są to choroby no nie do przejścia po prostu, która zostanie z nimi i no sprawi, żeby to życie było no na jak najlepszym poziomie i żeby jednak chociaż namiastka tego człowieka przed śmiercią ich spotkała. No i żeby zapewnić tym psiakom jak najlepszy byt, bo niektóre w schronisku spędzają całe swoje życie, lata, po prostu lata, czasami trafiają w młodym wieku i zostają do starości, naprawdę no niektóre psy no po prostu nie mają szans na opuszczenie schroniska i na normalne życie, to po prostu nie jest im to dane. Wtedy my staramy się, robiąc różne zbiórki, organizując bazarek dla zwierząt, który podlinkuję Wam w opisie, tak samo jak Instagrama schroniskowego, tak samo jak Facebooka schroniska, żebyście mogli wszelkie takie akcje śledzić na bieżąco. Jeśli macie potrzebę bądź jakiekolwiek chęci wsparcia pracy schroniska, wsparcia naszej pracy wolontariuszy, a przede wszystkim wsparcia zwierząt, to możecie również pomagać właśnie poprzez branie udziału w różnych zbiórkach, nie tylko karmy, ale również zbiórkach funduszy na leczenie psów, w braniu udziału w bazarku, z którego całe pieniądze są przeznaczone na leczenie zwierząt w schronisku i w braniu udziału w różnych akcjach, często na przykład również Fundacja Psiaduszka nam pomaga, do niej też podlinkuję jej stronę w opisie. Tam również możecie wpłacać datki właśnie na nasze zwierzaki. Ja oczywiście nie obliguję Was w żaden sposób do wpłacania czegokolwiek bądź pomagania jakkolwiek. To musi być Wasza własna, nieprzymuszona wola. Ja wiem, że warto pomagać, ja wiem, że wdzięczność zwierząt jest po prostu nieopisana. Za każdy jeden spacer, za każdy po prostu jakiś dotyk, kontakt z człowiekiem, no one są niezmiernie szczęśliwe. Nawet te, które się boją albo reagują agresją, starają się jak mogą przezwyciężyć siebie i naprawdę cieszą się z każdego spaceru i z każdej takiej małej rzeczy. Więc myślę, że nie ma nic piękniejszego niż wdzięczność istot, które no na swój los nie mają niestety żadnego wpływu. Jeśli nie jesteście akurat z okolic Częstochowy, możecie wspierać w ten sam sposób, o którym ja mówiłam. Wystarczy tylko troszeczkę zainteresować się tematem i możecie w ten sposób wspierać schroniska, które po prostu są blisko Was. Na pewno większość, powiem, że nie wszystkie, ale większość ma możliwość wolontariatu. Być może ma też możliwość takich niezobowiązujących spacerów. Zawsze przydadzą się jakieś dodatkowe ręce do spacerowania. Psiaki reagują naprawdę fantastycznie na to i naprawdę jest to dla nich ulubiona rozrywka. Dlatego warto zainteresować się tematem, zainteresować się schronistami w pobliżu Waszego miejsca zamieszkania i zainteresować się pomocą, bo naprawdę jest to piękna rzecz i no dla mnie bardzo budująca i bardzo taka bliska mojemu sercu, a jeśli po prostu możemy zrobić coś dobrego, to dlaczego by z tego nie skorzystać? To tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że powiedziałam wszystko, choć na pewno jeszcze jest coś do powiedzenia, więc jak coś Wam przyjdzie na myśl, to pytajcie i piszcie śmiało.
Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję. Również dziękuję Wam Karmelek, który jest pieskiem właśnie po przejściach i który na pewno kiedyś podzieli się z Wami swoją historią, który jest idealnym przykładem na to, że warto adoptować psiaki, warto z nimi pracować i warto po prostu widzieć te efekty, jakie osiągacie, no tak samo i Wy, jak i one. Zachęcam do obserwowania naszych mediów społecznościowych, gdzie często wrzucam właśnie zarówno filmiki, jak i zdjęcia dotyczące psiaków ze schroniska i dotyczące tego, jak wyglądają, jak się zachowują, jak po prostu wygląda ich życie, szczególnie na spacerach. Jeśli temat Was zainteresował i udało mi się go w miarę dobrze przedstawić, zostawcie proszę łapkę w górę pod tym materiałem i zachęcam również do subskrypcji tego kanału, bo na pewno takich odcinków odnośnie zwierzaków, odnośnie zwierząt bezdomnych i odnośnie takiej odpowiedzialnej, świadomej adopcji będzie więcej. A my tymczasem życzymy Wam miłego dnia i do zobaczenia.